Najdłuższe wakacje już się skończyły i czas wracać do szkolnych ławek. Wyjątkowo 4 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023-2024 w publicznej szkole podstawowej imienia ojca Kazimierza Wyszyńskiego w Jeziorze. Piękny dzień, spełniamy marzenia w gminie Pniewy. Szkoła podstawowa w Jeziorze zyska nową halę sportową połączoną z salą koncertową. Hala ta połączy dwa obecne budynki, budynek szkoły z budynkiem domu nauczyciela i przedszkola, także połączymy tą jednostkę w jedną całość, co bardzo ułatwi i usprawni pracę szkoły. Dbamy o edukację, dbamy o nasze dzieci, rozwijamy tą infrastrukturę, żeby warunki do nauki były w gminie Pniewy coraz lepsze i to się dzieje na naszych oczach. Dziś podczas tego ważnego wydarzenia dla wszystkich uczniów nasza szkoła otrzymała symboliczny czek na kwotę niespełna 6 milionów złotych na rozbudowę naszej placówki, a wszystkim uczniom i dzieciom w oddziałach przedszkolnych w dniu rozpoczęcia roku życzę wszystkiego najlepszego i samych sukcesów w nowym roku szkolnym. Oczekiwana inwestycja od wielu, wielu lat, bo niewielka, mała sala gimnastyczna z trudem mieści kilka osób, więc dobre warunki do uprawiania sportu są niezbędne, konieczne. Dla mnie to wielka przyjemność i radość, jak widzę, jak i pan dyrektor, i grono pedagogiczne, i rodzice, i dzieci, wszyscy cieszą się z tego, planują już, co będą robić w tej sali gimnastycznej, bo ona będzie spełniała również taką funkcję do występów artystycznych, więc to szerokie użycie też poszerza możliwości korzystania z tej sali. To jest jeden z priorytetów. Chodzi o to, żeby nasza młodzież w każdym miejscu, nie tylko w wielkich miastach, gdzie są dobre warunki, miała możliwość kształcenia się na wysokim poziomie. I to się udaje. Dzisiaj dyrektor mówił, że w egzaminach na ziemi radomskiej uczniowie jego szkoły osiągnęli 3. wynik. Ponad 5 600 000 na tą inwestycję. To da możliwość wybudowania nowoczesnej hali sportowej, ale też z możliwością używania jej jako hali koncertowej, bo takiej hali w gminie nie ma, więc można powiedzieć, rozwój nie tylko szkolnictwa, ale i kultury nastąpi dzięki tej inwestycji. Dla nas to jest bardzo istotne, żeby edukacja, żeby szkoły miały odpowiednią infrastrukturę. Dlatego od kilku lat duże środki trafiają do samorządów po to, żeby poprawiać tą infrastrukturę, szczególnie właśnie sportową. Są tacy, którzy jakby przodują w pozyskiwaniu środków i tutaj z całą pewnością do nich należy wójt gminy Pniewy. Widać ewidentnie, że to znakomity gospodarz, który stara się, żeby dzieci miały dostęp do bardzo dobrej infrastruktury sportowej. Nas to bardzo cieszy. Nauka to potęgi, klucz. Szkoła, nauka otwierają nam okno na świat, także życzę wytrwałości w nauce. Uczcie się, zdobywajcie wiedzę. Ja jako wójt zapewniam dobrą infrastrukturę, mamy świetną kadrę nauczycielską, także dzieci w gminie Pniewy są dobrze zaopiekowane i gmina Pniewy im daje duże szanse rozwojowe na przyszłość.